Dla nas siedzenie w domu to była kara. I przede wszystkim cały czas byliśmy na boisku, bez względu na pogodę, na porę roku, czy padał śnieg, czy padał deszcz. Zawsze było się na tak zwanym dworzu. Dzisiaj już nie pamięta młodzież tego. No nie było niczego właściwie. Trzeba było wziąć maciak, graliśmy w piłkę, która no, mało przypominała piłkę. Pamiętam ten czas jako moje beztroskie lata, mimo tego, że PRL był wtedy w rozkwicie i było tak, że oczywiście cenzura obowiązywała wszędzie i pewnie w szkole również uczono nas treści jedynie słusznych, chociaż nie pamiętam, żeby to była jakaś indoktrynacja. Kilka takich opowieści z tego okresu, bo to jednak okres historycznych wydarzeń, przełomu w Polsce, końca komuny, wyborów 4 czerwca, okrągłego stołu, pierwszych wyborów samorządowych, no zmiany, mimo że wtedy miałam lat od kilku do kilkunastu. Pamiętam spotkania z wieloma nauczycielami, którzy odeszli, których już nie ma. Pamiętam bardzo liczną szkołę, bardzo głośną szkołę, ale szkołę niezwykle aktywną, pełną wspaniałych różnych przedsięwzięć, pomysłów. Szkołę, która chyba bardzo się odcinała od wszelkiej ideologii, po prostu robiliśmy swoje. I pamiętam, że my raz, o dzwonek się nie zmienił, tak samo natarczywy. Pamiętam, że myśmy kiedyś z kumplami poszli do nieodległego, to jest rzut beretem, który był wtedy w trwałej ruinie kościoła świętego Jana i żeśmy przytargali z tego kościoła świętego Jana jakieś pokaźne ilości złomu. I wychowawczyni, czy też ten, kto koordynował tą zbiórkę złomu, był szalenie uradowany, że oto myśmy przynieśli taką ilość złomu. Szkoła numer 50 imienia Emilii Plater to nauka, kształtowanie charakterów, zawieranie przyjaźni, przeżywanie pierwszych miłości. Ale przede wszystkim to miejsce spotkania wyjątkowych nauczycieli i wspaniałych uczniów oraz niezwykłych pracowników szkoły. Dzisiejszy budynek szkoły znajduje się w dawnym zespole szpitalnym Świętego Ducha. Pierwszy rok szkolny przypadał na lata 1958-59, gdzie zapisanych było około 730 uczniów z klas od 2 do 7 włącznie. Ciekawy czas. Czas biedy, czas, w którym może nie było tak różowo, kolorowo, może te ulice nie wyglądały tak pięknie. Okolica szkoły 50 słynnej no, wyglądała trochę inaczej. To trzeba sobie powiedzieć. Dzisiaj jest to piękne miasto. Dzisiaj jesteśmy wszyscy dumni, że żyjemy w takim mieście. Mieście symbolu, ale i mieście też, które jest piękne pod względem takim wyglądu i artystycznego kształtu. Sama szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 58-59. Pierwszym kierownikiem, wtedy jeszcze nie było dyrektorów szkoły, był Roman Truszczyński, bardzo zasłużony nauczyciel, jeszcze mający swoje korzenie w Wolnym Mieście Gdańsku. Jak usłyszałam, że zwolni się miejsce, zwolni się etat tutaj w szkole numer 50, pierwsza moja myśl, gdzie jest ta szkoła? Więc szybko sobie wygooglałam, gdzie ta szkoła się mieści. Jak zobaczyłam budynek, tak zrobiłam wielkie oczy, ponieważ milion razy koło tego budynku przechodziłam. Ale nie wiedziałam, że to jest ta szkoła, że tu w ogóle jest szkoła, tak? Nie zwróciłam po prostu na to uwagi, ale wiedziałam, że taki budynek istnieje w tym miejscu. No i ucieszyłam się, że będę pracowała tak blisko tak pięknego miejsca, starego miasta. W sumie miałam bliżej do innej szkoły, ale wybrałam 50, bo wydawała się bardzo fajna i w sumie zmusiłam rodziców, żeby tu pójść, bo nie chciałam gdzie indziej, więc jestem dumna ze swojej szkoły. Szczególnym okresem w dziejach szkoły był rok szkolny 1965-66.
18 czerwca 1966 roku o godzinie 11.30 rozpoczęto uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku imienia Emilii Plater z udziałem około 4000 dzieci i rodziców oraz około 300 zaproszonych gości, w tym kombatantek 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego Emilii Plater. Ślubujemy poprzez wzorową naukę, szlachetność i twórczą pracę stać się godnymi spadkobiercami idei Emilii Plater. Ślubujemy Ci, Polsko, łączyć swe wszystkie siły do walki o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Ślubujemy Ci, Polsko, szlachetność w słowie, czynach oraz troskę o dobro społeczne. Tutaj też gdzieś tam szukaliśmy tego, co stanowi tożsamość każdego z nas, również w wymiarze tej naszej polskości. Emilia Plater to nie była przypadkowa dla mnie patronka szkoły. Myśmy się wtedy bardzo solidnie uczyli o tej Emilii Plater i to była cudowna postać, naprawdę odważna. Cieszę się, że takie imię nosiła ta moja szkoła i dalej nosi. Szkoła Podstawowa nr 50 imienia Emilii Plater. Dzisiaj, kiedy tak wiele mówimy także o roli kobiet w życiu publicznym, nie wiem, to był przecież przypadek, to była moja szkoła rejonowa, tam gdzie mieszkałam najbliżej, ale tak sobie myślę, że gdzieś ta patronka, wódz, kobieta, bohater, przecież właściwie na każdym apelu przy okazji rocznicy Powstania Listopadowego powtarzaliśmy te słowa. Gdzieś to może było jakieś moje przeznaczenie, może gdzieś inspiracja zupełnie nieświadoma, może gdzieś to taki znak czasu, że także dzięki temu, że chodziłam do szkoły właśnie jej imienia, może jestem w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. W 1958 roku w Stoczni Gdańskiej powstał statek, który nazywał się Emilia Plater, to ten statek także był takim statkiem czy zakładem opiekuńczym, bo tak to się nazywało. Co to powodowało? No, przede wszystkim to, że przyjeżdżali przynajmniej raz na jakiś czas, dwa razy do roku, ci marynarze dawali cenne eksponaty, bo oni pływali do Australii, więc orzech kokosowy, jakaś wypchana jaszczurka, wypchany wąż i tak dalej, to wszystko było darami dla szkoły. 50 jest najlepsza. To jest nasze ulubione miejsce w Polsce i mamy tutaj dużo przyjaciół. Czujemy się jak w domu. I dzisiaj jest dzień pijamy, bo mieliśmy nocy wspania. No, co minuty mieliśmy przerwy. Panie są mega sympatyczne i bardzo miłe. Tutaj byłam od 1968 roku, miałam wtedy 19 lat. Byłam najmłodszą w województwie nauczycielką. Moi uczniowie, uczennice były o 5 lat młodsze tylko. Także musiałam się nagimnastykować, żeby mieć jako taki autorytet. W latach, w których ta szkoła zaczęła funkcjonować, to była taka zbieranina dzieci z wielu różnych szkół. Dlatego, że wtedy tworzono tak zwane rejony i między innymi tutaj na głównym mieście rok 57, rok 58 to jeszcze te kamienic, które dzisiaj widzimy, nie było. One dopiero powstawały. Więc tutaj była taka zbieranina ludzi, którzy chodzili do innych szkół, a tutaj kończyli. Bo wtedy była tylko ostatnia klasa, to była siódma klasa, więc kończyli szóstą, siódmą klasę. Dopiero od lat 60. jakby zaczęła się rzeczywiście już ta historia szkoły, że dzieci chodziły od początku do końca i trzeba powiedzieć, że chodziły tutaj różne dzieci. Mówiono o tej szkole, że ona jest elitarna, no bo chodziły tu dzieci notabli partyjnych, milicjantów, bardzo zresztą dużo adwokatów, lekarzy, tak, ale były też dzieci z rodzin zwykłych, a nawet powiedziałbym biednych. Szkoła podstawowa to okres, w którym kształtują się nasze podstawy, nasza wiedza, nasze umiejętności, nasze takie umiejętności przede wszystkim spotykania się z ludźmi, rozmów, zabaw, gdzieś tam
do tej pory mam taką szramę, bo wpadłem na szybę. Pamiętam tą szkołę, pamiętam te klimaty, pamiętam niektórych kolegów, z niektórymi bliżej, ze względu na to, że to już uleciało, bo to był rok 76, w którym skończyliśmy tą szkołę. No to 8 lat w życiu małego chłopaka to jest bardzo ważny i długi czas. To jest czas kształtowania się osobowości, dojrzewania powoli. Ja pamiętam, że bardzo długo nie rosłem, że tak powiem, i bardzo się uśmiechałem na dyskotekach, na korytarzu były dyskoteki, kiedy absolutnie wszystkie dziewczyny były wyższe ode mnie, bo dziewczyny się szybciej rozwijały, a ja tym bardziej później, więc to trochę była taka komiczna sytuacja. No ale uchodziłem za dobrego ucznia, więc to zawsze był plus duży i mogłem się cieszyć bardzo wieloma koleżeńskimi dobrymi relacjami. Wtedy, ja już tu mówię, prawda, o pierwszej połowie lat 70., o ile pamięć mi nie zawodzi, w każdy poniedziałek odbywały się tak zwane apele. Obowiązkowym elementem apeli było odśpiewanie pieśni. I były, z tego co pamiętam, dwie pieśni. Jedna pieśń to była słynna pieśń Morze Nasze Morze. Druga pachniała tak lekko socjalizmem. Już nie pamiętam treści, ale tak nam się nie do końca podobało. I myśmy tak jako gówniarze mówili, że wolimy śpiewać to Morze Nasze Morze, jeżeli już musimy, niż tą pieśń taką pachnącą realiami ówczesnej epoki. Pracę rozpoczęłam 1 września 1983 roku, więc rzeczywiście były to lata 80. No, od tamtego czasu zmieniło się dużo, bo zmieniły się i korytarze, i sale, wyposażenie, zmieniły się programy, metody, ale ciągle pozostali ci sami uczniowie, ludzie, dla których ta szkoła jest bardzo bliska. Myślę tutaj o nauczycielach, pracownikach obsługi, pracownikach administracji. To są niezwykli ludzie, którzy, tak jak powiedziałam, swoje życie związali właśnie z tą szkołą. Chyba coś w tym jest, bo gdy podejmowałam pracę, to miałam do wyboru kilka placówek. A gdy zobaczyłam tą szkołę, to właśnie coś takiego poczułam, że to jest jakieś wyjątkowe miejsce. Raz, że lokalizacja jest niesamowita i każdego dnia do pracy można iść inną ścieżką, inną drogą. Niezwykłe miejsce i tu chyba najłatwiej i najkrócej można powiedzieć, jeśli chodzi o miejsce. Wokół nas jest mnóstwo starych kościołów, bram, prawda, i zabytkowych obiektów. To sąsiedztwo Kościoła Świętego Ducha i to nasze zjednoczenie z historią na co dzień, to właśnie tłumaczy takie moje określenie. To nie jest tak, że nie było między nami konfliktów i tarć. Były. Tak jak dzisiaj się konflikty zdarzają, tak się wtedy też zdarzały. Była na pewno jedna taka kwestia związana z takiego poczucia dumy i przynależności, bo miało się tarczę, kiedyś jeszcze się nosiło tarczę. Tarcza z cyfrą 50 to coś oznaczało, tak? Że to nie była jakaś zwykła szkoła, tylko to była 50. Nauczyciele wspierają uczniów i pomagają rozwijać nasze talenty i pasje i pomagają nam w tym. Jestem już 4. Ja skończyliśmy przygodę. I nic. No, ja też jestem z 4. A, jestem Kiry. Ukrainy. No opowiadajcie. Tak. Czemu lubicie? Lubicie 50? Nie. Nie bardzo. Czemu nie? No, to jest szkoła. Ten mój zespół nauczycieli, ten nasz zespół w szkole był niezwykły z tego powodu, że właśnie zawsze panowała tutaj dobra atmosfera. Chyba dobrych mieliśmy pedagogów. Ja pamiętam panią Lisowską w jakiś taki sposób szczególny. Pamiętam tą chęć, bo wielu pedagogów zauważało, że równolegle jakby do szkoły tej podstawowej musiałem
po prostu równolegle chodzić do tej drugiej szkoły i byli tym bardzo zainteresowani. Widzieli, że no trzeba w jakiś sposób być spolegliwy, bo trzeba było czasami na przykład pojechać na jakiś koncert szkolny albo inny i nie było z tym problemu. Bardzo dobra szkoła, tak mi się wydaje, że szkoła, która nauczyła nas myślenia. Tak się zdarzyło, że do tej samej klasy uczęszczał Roman Perucki, obecny dyrektor Filharmonii Bałtyckiej. On równolegle chodził do szkoły muzycznej. Tak. No i wtedy, ja się lubię muzykę, i wtedy ja zmuszałem Peruckiego do grania w dużej przerwie na tymże pianinie. I to nie tylko na lekcjach muzyki, jak się okazywało, że ta klasa lekcyjna jest otwarta, no to ciągnęło się tego Peruckiego, weź zagraj. Ponieważ mi się bardzo podobała fuga Bacha, tylko fuga Bacha to jest utwór raczej na dobre organy, ciężka muzyka, ale świetna. Niezwykle istotnym elementem było też to, że my bardzo lubiliśmy swoich nauczycieli, bez względu na to, czy dawali nam dobre, czy złe oceny, bo oni o nas dbali. I jak widzieli, że ktoś, mówiąc krótko, ma jakieś tyły, no to starali się nam, mówiąc krótko, pomóc. Lubię naszych nauczycieli, lubię to, że właśnie nie ma tych ocen, bo nie ma tego stresu jeszcze. Tak, potem już będzie większy stres, dlatego że jak będą oceny, to będą jedynki, szóstki, plus, minus. I będzie trochę gorzej, ale mam nadzieję, że sobie dobrze poradzę. I właśnie lubię też do niej chodzić, bo jest fajnie, nigdy się nie nudzę. I mam też fajnych kolegów. O, mogę jeszcze powiedzieć o tym, że dzierżyłam rekord szkoły na najgorszy czas w biegu na 60. A, fajnie. Wiecie, jakie to było straszne, mam taka noga z WF-u dopiero na basenie. Od początku istnienia szkoły dużą wagę przywiązywano do rozwoju ruchowo-motorycznego uczniów. Szczególnie ważna dla placówki stała się piłka ręczna. W 1968 roku została utworzona pierwsza w Polsce klasa sportowa. Był taki słynny trener kiedyś w Gdańsku, świętej pamięci, Henryk Pudlis. I myśmy jako, no, za przeproszeniem, gówniarze, miał opinię, tak jak Hubert Wagner, kata umownego. Oczywiście nie porównujemy Wagnera i Pudlisa do Wagnera, ale miał opinię takiego twardego tenera wyciskającego poty. Myśmy się realnie obawiali, że Holender, jak pójdziemy do tej pięćdziesiątki, no to będziemy w cudzysłowie katowani tymi szkoleniami, trenerką piłki ręcznej. Nie widzieliśmy jednej rzeczy, a mianowicie, że Henryk Pudlis, znakomity trener, znakomity wychowawca, specjalizował się w trenowaniu dziewczyn, a nie chłopców. Ale to dopiero dowiedzieliśmy się po tym, jak przyszliśmy do pięćdziesiątki. Tu był nacisk na piłkę ręczną. Ogromne sukcesy, wiele zwycięstw w różnych turniejach, puchały, ale przede wszystkim no, ludzie, którzy zrobili też kariery w tym sporcie, między innymi Jarosław Flont, który był wspaniałym bramkarzem w GKS-ie Wybrzeże. Sporo pań zrobiło karierę, łącznie właśnie z występami w najlepszych klubach. Moja szkoła jest taka, bym powiedział, no bardzo wymagająca, trzeba rano wstawać. Jestem Hania, chodzę do 7 B i lubię naszą szkołę za to, że mogę zawsze liczyć na wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli oraz pracowników szkoły. W historii szkoły ważnym elementem był także Związek Harcerstwa Polskiego, bo działał już od pierwszych lat istnienia szkoły. W tym celu stworzono nawet harcówkę, której uroczyste otwarcie nastąpiło 28 listopada 1974 roku. Założyłam szczep. Szczep liczył chwilami do 5 drużyn harcerskich i ileś tam tego. I był między innymi w drużynie była Aneta Kręglicka, Maciej Kosycarz, był Krzysztof Skiba. Także były te znane osoby,
które jeździły na obozy, na biwaki. Pamiętam Krzysztof Skiba, zawsze miał wielki plecak. Mamusia zawsze mu pełno jedzenia dała, on był bardzo żywy zawsze. Jeżeli chodzi o kwestie związane z, chociażby z rozwojem psychofizycznym dzieci, no to były po pierwsze harcerstwo. Bo o tym nie mówiliśmy, a to jest bardzo ważna rzecz, że w zasadzie wszyscy przez harcerstwo, od zuchów do starszych harcerzy tutaj dochodzili. Tutaj były dwa, z tego co pamiętam, dwie drużyny. Dwie, może trzy. I mamy zagłosować, a co byśmy woleli? No i co byście woleli? Piłki. 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 Klocki. Piłki. Klocki. Klocki. Ja rozpoczęłam pracę w 1983 roku na stanowisku nauczyciela. W 2003 roku miałam taką przyjemność i zaszczyt przez 16 lat, właściwie do emerytury, pełnić funkcję wicedyrektora szkoły. Więc ta szkoła jest mi bardzo bliska, bliska mojemu sercu, utożsamiam się z nią. Zresztą myślę, wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, wszyscy przez te wszystkie lata staraliśmy się dbać o ten dobry klimat, ale również o dobre imię tej szkoły. Wspaniałe grono, poznałam świetnych ludzi, pomimo tego, że po 20 latach zmieniałam pracę, przyszłam tutaj do grona, które właściwie się znało od bardzo długiego okresu czasu. Myślałam, że będzie mi ciężko, ale grono mnie bardzo szybko tutaj zaakceptowało. Weszłam w to grono, że tak mówię kolokwialnie, bardzo szybko i bardzo dobrze się czuję tutaj w tej szkole. Powiem szczerze, no to miejsce jest naprawdę piękne. Szkoła jest mała, kameralna i to mi się bardzo podoba. Wydaje mi się i tak odczuwam to, że jest to moje miejsce, dobrze się tutaj czuję, no i chcę dalej pracować. Jakoś czuję się tutaj jak w rodzinie, jak w domu, dlatego że też mam wsparcie każdego dnia właśnie od obsługi pracowników kuchni, pani pielęgniarki, no w zasadzie wszystkich, którzy tutaj w tej szkole są. Spotykam się z ogromną sympatią, życzliwością, no i przede wszystkim to, że czuję ogromną wdzięczność rodziców za to, co robię i dzieci również, no i przede wszystkim dzieci, bo to one są podstawą mojej pracy. No, a jeżeli rodzice to doceniają, to jest bardzo dobrze i przyjemne. Pięćdziesiątka to nie tylko patronka, nie tylko Emilia Plater, ale także właśnie więź ludzkie, które mimo upływu czasu zostały i z tego bardzo się cieszę. Myślę, że dały solidną podstawę także do tego, że jestem tu, gdzie jestem. No to był fundament edukacji, to był czas, kiedy człowiek zdobywał podstawową wiedzę, no przede wszystkim o literaturze, o języku polskim, tak jak wspomniałem, również język angielski. Bardzo mi pomógł potem w życiu, bo dzięki temu mogłem się posługiwać nim na całym świecie, a całkiem nieźle się go tutaj już nauczyłem. Ta szkoła dla mnie stanowiła, ale dla mnie osobiście, stanowiła taki poligon, gdzie poznałem dobre i złe strony życia. Poznałem ludzi, których do dzisiaj bardzo szanuję i ludzi, do których nigdy się nie odezwę. Może dlatego, że mieszkałem tak blisko i może dlatego, że byłem tak blisko ze szkołą związany, jestem. Ja nadal emocjonalnie z tą szkołą jestem związany. Mogę powiedzieć, że była to najważniejsza ze wszystkich szkół, do których chodziłem. Nauczyciele potrafią pomóc uczniom, jest naprawdę duży zakres wiedzy i są fajne książki, jest fajna biblioteka. W pewnym momencie, bo ja też czytałem na lekcjach, zamiast uważać, miałem schowane pod tą ławką szkolną książki. Nawet doszło do tego, że w pewnym momencie, nie pamiętam, kto wydał to polecenie, ale skutek był taki, że pani Tyszkiewicz dostała ustne polecenie zakazu wypożyczenia książek dla mnie.
Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że byliśmy pokoleniem, który nie znał telefonu komórkowego, który nie znał właściwie komputera. Dzisiaj młodzież to pewno nie zrozumie tego, że jak można było żyć bez telefonu komórkowego. No, to jest niemożliwe i od razu mailowania i smsowania. Siema, jestem Perni dla znajomych, Lord Perniczek, a dla ciebie gościu. Ale byliśmy pokoleniem, które spotykało się w mniejszym lub większym stopniu, właśnie traktowaliśmy to jako taki sposób normalnego komunikowania. No, czasami tam ktoś kogoś uderzył, ktoś się tam zdarzyło, ktoś zachował się nie tak. Jedno jeszcze wspomnienie i to były takie dowody na to, że nasze pokolenie i to wszystko właśnie działo się w szkole podstawowej numer 50, byliśmy świadkami, nawet bardzo nieświadomie, zmiany. Jedna z tych zmian, no przecież dzisiaj to w ogóle nikt sobie nie wyobraża, owszem, elitarne szkoły prywatne są szkołami, gdzie dzieci mają mundurki. Ale przecież my chodziliśmy normalnie do szkoły na początku w fartuszkach. Różnice? Tamte były w mundurkach jeszcze. No i mam przyjemność uczyć dzieci, niektórych moich uczniów już. Co jest... Pierwsze takie przypadki były bardzo dziwne, ale w tej chwili to naturalne. Dzieci jak dzieci były i są i będą. No i pewnie każde pokolenie jest nieco inne, ale zawsze lubiłam pracę z dziećmi i sprawiało mi to ogromną przyjemność i dlatego chyba tyle lat tutaj pracuję. Ja myślę, że młodzież właściwie się nie zmienia, natura ludzka się nie zmienia. Jest to taki czas, kiedy jest masa energii, kiedy jest ciekawość świata, kiedy jest rozruba jakaś wpisana w naturę takiego małego, dosyć często krnąbrnego człowieka. Pewnie i wagary myśmy też sobie, nie za dużo, ale jednak pamiętam, wagary robiliśmy, jak już strasznie była nuda albo wiosna się zrobiła i człowieka ciągnęło gdzieś tam w plener, więc widzę też dzisiaj podobnie. No, młodzież ma jakąś w sobie energię, którą genialnie jest umieć spożytkować. Ja mogę się mylić, ale w moim przekonaniu czytanie, ale książek, a nie czegoś w internecie powodowało, skutkowało raczej poszerzaniem horyzontów, bo wymusiało myślenie. W internecie, wujek Google, stykujemy hasło, bierzemy i nie myślimy dalej w zasadzie. Tak? Nie wszyscy, ale często tak się dzieje. Natomiast tutaj jednak, jeżeli mieliśmy do czynienia z książką, to siłą rzeczy z ciekawości czytało się co dalej, jakieś rozwinięcie i tak dalej. Szukało się innych książek dotyczących tej samej problematyki. A tutaj wujek Google wystarcza. Uczniowie zawsze przychodzili do szkoły nieśmiali, spragnieni wiedzy, otwarci na to, co tu się teraz wydarzy i jak my zmotywujemy ich do nauki. Teraz jest to może troszeczkę trudniejsze niż w tamtych latach. Szkoła wtedy była dla uczniów atrakcyjniejsza. Dziś, kiedy mają do dyspozycji internet, telewizję, wszelkie obrazkowe przedmioty, które im ubarwiają życie, trudniej ich zaciekawić, trudniej ich zmotywować do takiej pracy na rzecz szkoły, ale myślę, że nadal uczniowie są mniej inni niż wtedy. Dla mnie chyba najważniejsze to jest, żeby ich bardzo dobrze przygotować do wyższego etapu nauki, ale też do dorosłego życia. Czasami mówię, że chyba nieważne jest to, żeby zapamiętali, z czego zbudowany jest pantofelek,
ale raczej, żeby byli przygotowani i mieli kompetencje takie społeczne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w dorosłym życiu. Następny piątek będziemy mieli występ, piosenka. Będziemy śpiewać kilka piosenek fajnych, których się uczymy już od dawna. Mam nadzieję, że ktoś nas nagra i wyśle. I bardzo fajnie będzie, jak zobaczycie nas. Kolejnym ważnym wydarzeniem było przystąpienie szkoły do sieci szkół promujących zdrowie, przypadający na dzień 24 listopada 2000 roku. Wyznaczono główne kierunki działania, które znalazły się w planie rozwoju szkoły na lata 2002-2004 i do dnia dzisiejszego wdrażane są w życie placówki. Pierwszy certyfikat Polskiej Szkoły Promującej Zdrowie szkoła otrzymała 16 września 2008 roku. W listopadzie 2000 roku postanowiliśmy jako szkoła przystąpić do sieci szkół promujących zdrowie. Bardzo nam się to wszystko podobało, ponieważ tak jak w tej chwili myślę, dlaczego żeśmy wstąpili wtedy do tej sieci szkół promujących zdrowie, to odpowiedź byłaby jedna, że tym priorytetem jest edukacja zdrowotna. A po drugie, chcieliśmy też dokonać takiej diagnozy pracy szkoły, bo to się z tym wtedy wiązało. Chcieliśmy ustalić, co jest mocną, co jest słabą stroną pracy szkoły, jakie mamy ewentualnie zadania do wykonania. Podejmujemy szereg działań z zakresu edukacji zdrowotnej, ale także, aby każdy uczeń i pracownik osiągnął tutaj taki dobrostan psychiczny. Myślę, że jest Gdańska jest chyba najlepsza, ale na pewno jest parę rzeczy, które trzeba naprawić, bo łatwo się zmęczyć, ale to chyba w każdej szkole, bo trzeba się uczyć. Ja już jestem zmęczona i chcę wakacji. To przecież dopiero grudzień, no to ty. No właśnie. Ja czuję się cały czas bardzo związana z tą szkołą. Znam ją od podszewki. Wszystko wiem, co gdzie jest mniej więcej. Każdy metr kwadratowy. I bardzo mnie wspominam pierwszą woźną, panią Żurawińską, która pamiętam stała przy sekretariacie na przerwie dłużej, oparta o szczotkę. Nie był potrzebny nauczyciel do pilnowania młodzieży. Wystarczyło, że ona stoi i był spokój. Ta szkoła była takim naszym, może nie wszyscy to rozumieli, ale po iluś latach na pewno każdy doceniał, ile ta szkoła dla nas po prostu znaczyła, bo tu zawsze mogliśmy zasięgnąć jakiejś pomocy. Jeżeli coś się działo, nigdy tutaj nikt nas nie zostawił. No i dlatego niezwykła. Mogłabym jeszcze mówić, że to jest szkoła szalenie otwarta na nowe, na kontakt z nowymi ludźmi. Przez naszą edukację zdrowotną, przez naszą edukację regionalną mieliśmy spotkania z bardzo wieloma ludźmi z tego miasta. Tak, to prawda, ja kocham tą szkołę, kocham tych ludzi, to miejsce i bardzo mi zależy na tym, żeby ona rozwijała się tak, jak rozwija się do tej pory. Bo jest to w mojej ocenie jedna z najlepszych szkół w Gdańsku. Bo skończyła szkołę. O, super. To opowiedz mi, jak było tutaj przez tyle lat? Ta szkoła, szczerze, wtedy tego bardzo nie doceniałam, ale teraz naprawdę uwielbiam tą szkołę, uwielbiam tu przychodzić. Dzień dobry, panie Emilu. Tęsknię za tą szkołą i to naprawdę teraz ósmoklasiści będą żałować narzekania na tą szkołę. Ja żałuję. Sam lubię tę plastykę. Obecnie szkoła podstawowa numer 50 to przyjazna szkoła działająca na rzecz uczniów, rodziców i wszystkich pracowników. Kadra pedagogiczna, wysoce wykwalifikowana, dobiera odpowiednie metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci. Od wielu lat nauczyciele pracują aktywizującymi metodami pracy, a także wybierają metodę projektu. W naszej szkole się dużo dzieje.
są cały czas jakieś kłótnie albo jakieś rzeczy i ona jest śmieszna i tak dalej. Jest bardzo fajna i polecam. Nie, to ja nie lubię takich. Tutaj chodzić do świetlicy, bo są miłe panie, chociaż czasem... Najbardziej lubię wszystkich nauczycieli i jakby moich wszystkich przyjaciół, których codziennie spotykam. Mam na imię Hania, jestem z 7 A i lubię nasz szkolny wolontariat. Są fajni nauczyciele, ludzie, uczniowie. Jest bardzo fajna atmosfera, wszyscy nam pomagają i w sumie za to kocham naszą szkołę. Nie można tutaj korzystać z telefonu. Nauczyciele nie przynudzają na lekcjach. Chciałam powiedzieć, że biblioteka jest jednym z najlepszych miejsc w szkole. O tak? No bo są tu książki.